Dziś drugi dzień matur i egzamin z przedmiotu, który co roku spędza maturzystom sen z powiek. Uczniowie musieli się zmierzyć z matematyką. Choć akurat ci maturzyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, tuż po zakończeniu egzaminu byli raczej zadowoleni. Paweł Jędrusik. Matematyka od lat sprawia problemy maturzystom i to znajduje odzwierciedlenie w ogólnopolskich wynikach. Nie bez powodu wielu obawia się królowej nauk jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu. Trochę stres mnie złapał jednak na samej maturze. Może nie na samym początku, ale w połowie. W połowie zaczął mnie taki lekki stres brać, że coś źle robi, źle i to pójdzie tak dalej i coś nie wyjdzie. Dziś jednak w 6. Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu po wyjściu z egzaminu przeważały pozytywne opinie. Byłam bardzo zadowolona z zadań, jakie zobaczyłam, bo właśnie czegoś takiego się spodziewałam i tak na takie się przygotowałam. W większości się spodziewałam, a jako osoba, która nie jest zbyt dobra z matematyki, myślę, że i tak dobrze mi poszło. W tym liceum w Sosnowcu matematyki nikt się nie przestraszył, a przynajmniej nie na tyle, żeby na egzamin nie przyjść. Cieszymy się, że egzaminy przebiegają bez zakłóceń. Uczniowie naszej szkoły generalnie przyszli w 100%. Z tego co wiemy, kiedy wychodzą z egzaminów, cieszą się, że ten egzamin tak wygląda. Czyli generalnie wydaje się, że spełnia ich oczekiwania. Zobaczymy, jak będzie na języku angielskim. W czwartek, trzeci dzień egzaminów maturalnych, maturzyści będą musieli zmierzyć się z językiem angielskim.